Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy okazji dyskusji w obrębie środowisk katolickich bardzo często pojawia się argument, że trzeba zawsze wybierać tą najlepszą możliwą interpretację cudzych słów i cudzych zachowań. Na przykład przy moim materiale o Unii Europejskiej, ONZ i ich wpływie na teologię i teorię Limbusa pojawił się właśnie ten zarzut, że powołanie się na Unię Europejską to odnosiło się tylko do takich tendencji zjednoczeniowych, a w ogóle nic to nie miało do czynienia z tymi negatywnymi aspektami, które bez wątpienia są. Otóż dzisiaj powiem kilka słów na ten temat. Czym jest ta zasada dobrej, pozytywnej interpretacji cudzych intencji? Zapraszam. Otóż bez wątpienia jest to stricte katolicka zasada, która jest jedną z bardzo ważnych zasad teologii moralnej. Otóż człowiek, który jej nie przestrzega, to znaczy nie przestrzega zasady, która głosi, że powinniśmy zawsze starać się interpretować cudze słowa i czyny w najlepszy, najbardziej korzystny dla tego człowieka możliwy sposób. Dlaczego jest to potrzebne? Ano dlatego, że jeśli opuszczając możliwość takiej interpretacji, przyjmujemy interpretację gorszą, to wychodzimy czy wystawiamy się na ryzyko popełnienia oszczerstwa. Wtedy, gdy taką opinię wypowiadamy, gdy jest ona w naszej głowie, może to być najpierw posądzenie, czyli bezpodstawne, nieugruntowane w sposób wystarczający właśnie posądzenie, opinia o drugim człowieku, która jest niesprawiedliwa. Tak, to jest posądzenie. A więc wystawiamy się w ten sposób na takie ryzyko. Jeśli nie mamy ścisłych dowodów na to, że czyjaś intencja była zła, to bez wątpienia nie możemy mu tej złej intencji przypisać. Tak jest, zgadza się, jest to bardzo ważna zasada, ale uwaga, nie mylmy jej z tym, co dzisiaj się nam jako tą zasadę prezentuje. A więc przede wszystkim ta zasada mówi o intencjach, o ocenie intencji. Jakie kto miał intencje? Interpretacja danych zdarzeń i ocena danego człowieka. A więc już na tym poziomie przykład, który podałem wcześniej, się rozmija, czy się rozbija. Tam padł zarzut, że przecież ten dokument mówi tylko o tym i na pewno właśnie taka i taka była intencja tych autorów. Czy ja w tamtym materiale w jakikolwiek sposób mówiłem o intencjach autorów tego tekstu? Nie przypominam sobie. Mówiłem o tym, co jest w tym tekście zapisane i jakie ryzyka ten zapis ze sobą niesie. Mówiłem o tym, że powołanie się na instytucje, które w swoich dokumentach głoszą rzeczy, które są ewidentnie sprzeczne z nauką Kościoła, jest bardzo dziwne. Powołanie się na nie jako na bodźce do tego, żeby modyfikować swoją własną naukę. Czy oskarżyłem tych ludzi o intencje, nie wiem, wprowadzenia jakichś antykatolickich tez do teologii Kościoła? Nie. Stwierdziłem, że powołanie się na takie organizacje w dokumencie jako na motywację do zmiany doktryny uważam za niewłaściwe. Być może ich intencje były w jakiś sposób dobre. Być może tak. Ja tego nie wiem. I tego też w moim materiale nie oceniłem. A więc to jest pierwsza rzecz. Mówimy o interpretacji intencji. Druga rzecz, którą należy wziąć pod uwagę, to jest to, że należy przyjąć najbardziej korzystną z możliwych interpretacji cudzych intencji. Z możliwych. To nie oznacza, to słówko możliwe, nie oznacza wszystkie, które da się wymyślić, tylko oznacza te, które racjonalnie da się przyjąć. Te, które są wytłumaczalne. Te, które można w sposób rozumny przyjąć. A więc w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z czynem, który można wytłumaczyć bez problemu,
z dobrymi intencjami czyniącego należy to uczynić. Jeśli w pierwszej linii wydaje się, sugeruje to, że intencje są złe, ale da się jeszcze jakoś przyjąć w miarę rozumnie, że te intencje może były dobre, no to należy się wstrzymać z tą opinią. Można mieć już pewną wątpliwość, natomiast na pewno nie należy wydawać osądu, dopóki nie ma się tutaj pewności. No podam pewne przykłady, może będzie to jaśniejsze. A więc jeśli na przykład widzimy przez okno, że ktoś wchodzi do domu naszego sąsiada, no i teraz tak, wiemy, że teraz tam w domu nikogo nie ma, ale widzimy, że ten ktoś tam wchodzi, no otwiera te drzwi kluczem na przykład, no i wiemy, aha, tak, oni faktycznie szukali kogoś do sprzątania domu, a tą panią to kojarzę, ona też sprząta u tamtego i tamtego sąsiada. Mam prawo racjonalnie przyjąć interpretację, że po prostu jest to ktoś, kto został wynajęty, kto zatrudnił się u tych państwa jako osoba sprzątająca. Jest to jak najbardziej racjonalnie dopuszczalne. Natomiast gdy zaobserwuję o 3 nad ranem, że ktoś wchodzi drabiną przez okno do cudzego domu, no to wtedy jak najbardziej jest możliwa, znaczy można, da się przyjąć interpretację, a nie, to na pewno właśnie ktoś miał posprzątać ten dom i dostał klucze, ale pewnie zapomniał i dlatego musi wejść przez okno. Da się przyjąć taką interpretację, jest ona skrajnie nieracjonalna, natomiast zwracam na to uwagę, jeśli przyjmiemy interpretację taką, że trzeba przyjąć najlepszą możliwą interpretację, jeśli słówko możliwą weźmiemy taką, którą się da wymyślić, no to wtedy jesteśmy w lesie, jest to ekstremalnie nienaturalne i może się pojawić zarzut, no co tu ksiądz opowiada, a przecież nikt tak tej zasady stosować nie będzie. No właśnie, czy aby na pewno nikt tej zasady w ten sposób nie stosuje. Moim zdaniem niestety przyjęło się wśród współczesnych katolików stosować tą zasadę właśnie w ten sposób w odniesieniu do hierarchii Kościoła. Każda możliwa interpretacja, czy najlepsza możliwa interpretacja rozumiana jest właśnie w ten sposób. Najlepsza, jaką tylko da się wymyślić. Na przykład właśnie w tej sytuacji. Mamy w dokumencie zapis, że organizacje w stylu Unii Europejskiej i ONZ stały się bodźcem do tego, żeby Kościół zmieniał swoją teologię. No to już śpieszą gorliwi obrońcy Soboru Watykańskiego II z wyjaśnieniami, że no ale tutaj Kościół miał na myśli, tutaj ludzie, którzy teolodzy, którzy to pisali, mieli na myśli tylko te pozytywne aspekty Unii Europejskiej. A gdzie to jest zapisane? Skąd my wiemy, jaką mieli intencję ci, którzy to zapisywali? Możemy zgodnie z tą zasadą przyjmować, że oni intencje mieli dobre. Tak. Natomiast nie zmienia to faktu, że zapis sam w sobie jest szalenie niebezpieczny. Zapis tego nie precyzuje. A więc zapis w swoim, biorąc go literalnie, obejmuje również rzeczy, które nie są czyste moralnie, to znaczy te aspekty promowane, powiedzmy, poglądy promowane przez te instytucje, które katolickie nie są. I teraz możemy przyjąć, że tak, ci, którzy to pisali, nie mieli intencji pochwalania tychże zasad, czy tych poglądów głoszonych przez te instytucje, czy promowanych, nie tylko głoszonych, promowanych przez te instytucje, być może nie mieli takiej intencji. Nie widzę powodów, żeby twierdzić teraz, że oni na pewno chcieli właśnie w ten sposób potwierdzić aborcję. Nie widzę powodów i bez wątpienia byłoby to złamanie tej zasady. Ale zapisali to w ten sposób i ten zapis jest dwuznaczny, niebezpieczny i nie powinien był się pojawić w dokumencie kościelnym. W ogóle nie wchodzimy w intencje i jednocześnie nie ma powodu, żeby przyjmować tą możliwie najlepszą interpretację, w tym znaczeniu słówka możliwie, jaką tylko da się znaleźć najlepszą. Podobną sytuację mamy z całowaniem Koranu przez Jana Pawła II.
Tam również pojawiła się, nie pamiętam czyja to była interpretacja, czy to nie był przypadkiem kardynał Dziwisz. Nie pamiętam, kto to powiedział o tym całowaniu Koranu, że Jan Paweł II pocałował w nim tylko te fragmenty, które nie są sprzeczne z Ewangelią. To jest naprawdę szalenie ciekawe wytłumaczenie. Moim zdaniem to jest podobny poziom gimnastyki intelektualnej, co właśnie podany przeze mnie przykład tego człowieka wchodzącego przez okno do domu o 3 nad ranem i interpretacja, że to na pewno ktoś, kto został tam wynajęty, żeby w tym domu pracował, żeby w tym domu sprzątał. Naprawdę podobny poziom gimnastyki intelektualnej. W jaki sposób można to tak, być może, znaczy da się wymyślić, że człowiek miał taką intencję, natomiast nic tego nie sugeruje. I wymyślanie tego uważam, że prezentowanie takiego poglądu uważam, że jest szalenie nieracjonalne. Gdy człowiek coś całuje, daje przez to wyraz pewnego szacunku, czci wobec danego przedmiotu, czy wobec danej rzeczy, wobec danych poglądów. I nie można tak po prostu sobie stwierdzić, że a to na pewno tylko te poglądy, a nie tamte poglądy, bez tego, że sama osoba o tym powie. A nawet gdyby powiedziała, to sam sygnał, symbol jest sprzeczny z tą interpretacją, która została podana, a więc nie jest to możliwa interpretacja. Nie jest to racjonalnie możliwa interpretacja, że papież chciał pocałować tylko te fragmenty, które nie są sprzeczne z Ewangelią. Nie wchodzimy tutaj znowu w kwestię intencji. Ja nie twierdzę, że papież miał złą intencję. Papież chciał promować indyferentyzm. Papież chciał ludzi skłonić do tego, żeby grzeszyli przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie wiem, jakie miał intencje. Wiem, że ten symbol był zły. Podobnie w przypadku tego dokumentu o limbusie. Nie wiem, jakie były intencje piszących. Nie zmienia to faktu, że dokument jest zły. Dlaczego warto o tym mówić? Moim zdaniem nierozsądne stosowanie tej zasady o najlepszej możliwej interpretacji jest jednym z punktów, który prowadzi do takiej racjonalnej, rozumowej śmierci w obrębie współczesnej teologii katolickiej, czy powiedzmy wśród współczesnych katolików. Z takim podejściem, że my musimy wszystko interpretować możliwie najlepiej. Z takim podejściem człowiek wyłączy swoje myślenie. Będzie gimnastykował się, żeby każdą bzdurę zinterpretować w najlepszy możliwy sposób. Dlatego, że jest przekonany, że nie tylko nie wolno mu wychodzić zbyt szybko z założenia, że człowiek miał złe intencje, tylko on jest przekonany, że nie może w ogóle ocenić tego, co tam zostało zrobione. Nie tylko intencje, ale w ogóle samego czynu nie może ocenić, bo on musi wszystko jak najlepiej interpretować i musi teraz wszystko tłumaczyć, każdą bzdurę, każdy dzień judaizmu będzie tłumaczył w jakiś sposób taki najbardziej talmudyczny, nomen omen, żeby wytłumaczyć, jak to tam można połączyć z katolicką nauką, że się świętuje dzień judaizmu czy dzień islamu. Podobnie w przypadku ekumenizmu. To też pojawiło się kiedyś w rozmowie z panem Żebrowskim, że Kościół promuje ekumenizm po to, żeby nawrócić ostatecznie tych, z którymi rozmawia. Tylko, że tego w ogóle nie widać. Ten ekumenizm trwa i trwa i trwa i Kościół deklaruje, że nie, my nie chcemy nawracać. I jak człowiek przyjdzie do hierarchii kościelnej, jakiś protestant, pastor, to oni nie chcą, żeby on się nawrócił, nie chcą przyjąć jego konwersji. To znam osobiście takich pastorów, których nie chciano przyjąć do Kościoła ani w ich rodzimej Szwecji, ani w Rzymie. Bo to będzie takie faux pas, tak? Bo to będzie ekumeniczne faux pas. Nic nie wskazuje na to, że ekumenizm współczesny należy zinterpretować w ten sposób. Ani słowa, które są wypowiadane, ani gesty, ani teologia Kościoła, ani ta teologia współczesna, którą dzisiaj Kościół promuje. Natomiast właśnie taki współczesny katolik, myśląc, że ja muszę wszystko interpretować w jak najlepszy możliwy sposób, on boi się dostrzec, jaka jest rzeczywistość. To jest oczywiście mordercze dla rozumu, kompromitujące dla katolików, bo oni wychodzą wtedy, że oni, mam na myśli współcześni katolicy, jeśli chcemy postrzegać jako siebie tutaj jako całość, my wtedy jako katolicy wychodzimy jako osoby zupełnie nieracjonalne, zaślepione, działające, powiedzmy, że jak sekta.
Tak, w sekcie tak właśnie jest. Nie można poddać żadnej krytyce tego, co góra robi, bo to nie wolno, bo to jest święte, zawsze dobre i prawdziwe. Pamiętajmy, Kościół ma jasne zasady, kiedy jego nauczanie jest nieomylne. To są bardzo jasne deklaracje, definicje ex cathedra, gdy mówimy o dogmatach wiary. Jasne, sprecyzowane zdania. Natomiast gdy ta nieomylność rozszerzana jest na wszystko inne, na każdą definicję, każdą deklarację, każdy czyn hierarchów kościelnych, to powoli to staje się sekciarskie. O tym już kiedyś mówiłem. Jest to szalenie niebezpieczne i zastosowanie tej zasady w ten sposób. Wszystko musimy zinterpretować w jak najlepszy możliwy sposób. Raz, że wszystko, a nie tylko intencje. Dwa, że możliwy bierzemy nie tylko racjonalnie możliwy, tylko w ogóle możliwy, jak tylko się uda najlepiej. Z takim podejściem tworzymy sektę. Tworzymy sektę, która ma jakichś swoich guru, którzy są nienaruszalni, sektę zaślepioną, sektę, która nie dostrzega, jaka jest rzeczywistość. Nic to wspólnego z katolicyzmem nie ma, natomiast jest to zagrożenie, które pojawiło się w tym współczesnym, posoborowym katolicyzmie i to zagrożenie trzeba wskazać i z nim walczyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.